Co to jest czerwienica prawdziwa i jakie są jej przyczyny? Czerwienica prawdziwa, angielski. Polycythemia vera, PV, jest chorobą nowotworową szpiku, prowadzącą do znacznego zwiększenia liczby krwinek czerwonych, erytrocytów, któremu dodatkowo może towarzyszyć zwiększone wytwarzanie krwinek białych, leukocytów, i płytek krwi. Przyczyny czerwienicy prawdziwej nie są znane, ale uważa się, że u podłoża niekontrolowanego, nowotworowego, wytwarzania krwinek leży mutacja genetyczna w krwiotwórczej komórce macierzystej szpiku, czyli komórce, która daje początek wszystkim komórkom krwi. U prawie wszystkich chorych występują mutacje genu JAK2. Jak często występuje czerwienica prawdziwa? Na czerwienicę prawdziwą chorują najczęściej osoby między 40 a 80 rokiem życia, a średnia wieku chorych wynosi około 60 lat. Rocznie na czerwienicę prawdziwą zapadają 2 do 3 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. Jak się objawia czerwienica prawdziwa? Czerwienica prawdziwa może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo. Jako pierwsze pojawiają się objawy związane ze wzrastającą liczbą krwinek czerwonych, erytrocytów i płytek krwi oraz zwiększoną objętością krwi krążącej w naczyniach. W czerwienicy komórki krwi mogą być wytwarzane nie tylko w szpiku kostnym, ale i w innych narządach, jak wątroba i śledziona, co prowadzi do ich powiększenia. U wielu chorych czerwienicę prawdziwą rozpoznaje się przypadkowo, podczas badania morfologii krwi. Nadmiar krwinek czerwonych we krwi może spowodować, że krew staje się gęstsza. Chory może uskarżać się na ból i zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia widzenia, sino-czerwone zabarwienie stóp i dłoni połączone z ich pieczeniem, erytromelalgia. U wielu chorych, do 40%, występuje świąt skóry nasilający się po gorącej kąpieli. Często pojawiają się też objawy choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Częściej niż u zdrowych osób mogą wystąpić incydenty zakrzepicy żylnej lub tętniczej, krwawienia czy objawy dny moczanowej. Do nieswoistych objawów obecnych w zaawansowanej fazie choroby zalicza się osłabienie, utratę masy ciała, uczucie pełności w jamie brzusznej, ból brzucha spowodowany powiększeniem śledziony i wątroby. Przeczytaj więcej o diagnostyce, morfologia krwi, co robić, gdy wystąpią objawy czerwienicy prawdziwej. Czerwienica prawdziwa początkowo przebiega skrycie. W przypadku wystąpienia objawów chory powinien zgłosić się do lekarza pozycja. Szybka diagnostyka w kierunku czerwienicy prawdziwej jest konieczna, gdy pojawią się powikłania zakrzepowo-zatorowe, jak udar mózgu, zawał serca, zakrzepica żył powierzchownych i głębokich, zwłaszcza gdy towarzyszą mu objawy powiększenia wątroby i śledziony, uczucie pełności w jamie brzusznej. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie czerwienicy prawdziwej? Rozpoznanie ustala się na podstawie badań laboratoryjnych. W razie podejrzenia czerwienicy prawdziwej na podstawie objawów stwierdzanych w wywiadzie i podczas badania pacjenta, lekarz zleca morfologię krwi obwodowej. Jeżeli w morfologii stwierdza się nadkrwistość, zwłaszcza z towarzyszącą leukocytozą i nadpłytkowością, lekarz poskieruje pacjenta do hematologa w celu wykonania specjalistycznej diagnostyki. Czerwienicę prawdziwą rozpoznaje się na podstawie kryteriów diagnostycznych ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia. Obejmują one wyniki morfologii krwi obwodowej, stężenia erytropoetyny w surowicy, badania molekularne leukocytów krwi obwodowej lub szpiku, obecność mutacji genu JAK2, a także wynik biopsji szpiku kostnego, treponobiopsia. Należy pamiętać, że zwiększona liczba erytrocytów we krwi nie zawsze świadczy o czerwienicy prawdziwej. Może ona się pojawić u osób przebywających na dużych wysokościach, a także towarzyszyć innym chorobom, np. chorobom serca i płuc,
chorobą nowotworową i jest wynikiem zwiększonego wytwarzania erytropoetyny. Stan taki jest określany jako czerwienica wtórna. Jakie są metody leczenia czerwienicy prawdziwej? U wszystkich chorych na czerwienicę prawdziwą stosuje się puste krwi leki przeciwpłotkowe, czyli kwas acetylosalicylowy w dawce profilaktycznej 75 mg dziennie, lub niekiedy doustne leki przeciwzakrzepowe. Starszy wiek 60 roku życia oraz przebyte choroby zakrzepowo-zatorowe, jak udar mózgowy, zawał serca, zakrzepica żylna, zator tętnicy płucnej, stanowią czynniki ryzyka wpływające na wybór sposobu leczenia. U chorych co najmniej z jednym powyższym czynnikiem ryzyka stosuje się dodatkowo leki mające na celu zmniejszenie produkcji krwinek czerwonych w szpiku, tak zwane leki cytoredukcyjne. Stosuje się hydroksymocznik lub interferon, IFN. W razie nieskuteczności jednego z tych leków wprowadza się drugi, a w razie braku odpowiedzi, stosuje się niekiedy inne, bardziej specjalistyczne leki. Należy pamiętać, że choroba związana jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań nie tylko zakrzepowych, ale i krwotocznych. Stąd bardzo ważne jest zapobieganie innym czynnikom i chorobom predysponującym do występowania zakrzepów, nadciśnieniu tętniczemu, cukrzycy, otyłości, hipercholesterolemii oraz zaprzestanie palenia tytoniu lub krwawień, choroba wrzodowa żołądka i lub dwunastnicy. Ważne jest równoczesne stosowanie odpowiedniego leczenia objawowego, leczenie ewentualnych powikłań krwotocznych i hiperurykemii, obfite nawadnianie, allopurynol. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie czerwienicy prawdziwej? Nie jest możliwe całkowite wyleczenie czerwienicy prawdziwej, niemniej u prawidłowo leczonych chorych powyżej 65 roku życia choroba nie skraca czasu przeżycia. Natomiast w przypadku młodszych chorych przeżywalność jest krótsza, głównie wskutek przekształcenia czerwienicy prawdziwej w włóknienie szpiku lub w ostrą białaczkę, UOK. 10% chorych. Zagrażająca życiu zakrzepica występuje u około 300 chorych rocznie i jest najczęstszą przyczyną zgonu, około 45% rocznie. Celem stosowanego leczenia jest przedłużenie życia, zmniejszenie dolegliwości i częstości występowania powikłań choroby. Jak postępować po zakończeniu leczenia czerwienicy prawdziwej? Po uzyskaniu poprawy chory powinien regularnie zgłaszać się do lekarza na wizyty kontrolne, zwykle co 3 miesiące. Chory musi być objęty opieką lekarską bezterminowo. Co robić, by uniknąć zachorowania na czerwienicę prawdziwą? Obecnie nie ma naukowo potwierdzonych metod profilaktyki zachorowania na czerwienicę prawdziwą. Czerwienica prawdziwa. Znajdź hematologa w Twojej okolicy.